Dawno, dawno temu w górach, w małej wiosce, żył sobie tragarz o imieniu Saburo. Miał swojego wiernego wołu, na grzbiecie którego przewoził do miasta węgiel albo bambusa, a z miasta do wioski ryby i sól. Pewnego dnia, zimą, Saburo i jego wół wracali z miasta z koszami pełnymi suszonego dorsza i workami pełnymi soli. Było bardzo, bardzo chłodno. Pruszył śnieg, a w lesie, przez który prowadziła droga, zaczęło się ściemniać. Saburo czuł coraz większy niepokój. Trochę przyspieszył, aż tu nagle usłyszał wołanie. Stój! Zatrzymaj się! Saburo wystraszył się, aż go zimne poty oblały. Nie myślał nawet, by się obejrzeć. Popędził wołu i jeszcze bardziej przyspieszył kroku. Ale usłyszał ponownie. Czekaj, Saburo! Daj mi suszonego dorsza! Był jeszcze bardziej przerażony. Ale w końcu obejrzał się za siebie. Patrzy i oczom nie wierzy. Czarownica diablica z rozwichrzonymi srebrnymi włosami i rozdziawioną szczęką pędzi tuż za nim, wyciągając swoją kościstą rękę. No dawaj, dawaj dorsza. Saburo, nie zastanawiając się ani chwili, wyjął rybę z kosza i rzucił za siebie. Czarownica w jednej chwili pożarła dorsza. Oblizała się swoim długim ozorem i krzyczy. Jeszcze chcę! No daj mi, jeszcze ciągle jestem głodna! Saburo, uciekając coraz prędzej, rzucał kolejną rybę i kolejną, aż w końcu kosze były zupełnie puste. Ale czarownica diablica nie dawała za wygraną. Jeszcze! Dawaj mi jeszcze! Mój żołądek się nie napełnił! Saburo rzucił worek soli. Czarownica diablica w jednej chwili go pożarła. Potem kolejny i jeszcze jeden. I wszystko w jednej chwili znikało w otchłaniach ogromnej szczęki czarownicy. Kiedy worki się już skończyły, Saburo usłyszał. Daj mi teraz swojego wołu. Może w końcu poczuję się choć trochę najedzona. Saburo aż się zatrząsł ze strachu. Potem będę ja, pomyślał. Pośpieszył swojego wiernego przyjaciela, ale ten potknął się o kamień. Wtedy czarownica diablica dopadła wołu i w mig pożarła. Saburo uciekł w gęsty las. Pędził przed siebie. Coraz szybciej i szybciej, ile sił w nogach. Aż nagle zobaczył migające światełko. Kiedy podbiegł bliżej, stanął w drzwiach chaty. Poczuł ulgę i wszedł do środka. W izbie płonął ogień. Saburo rozejrzał się dookoła, ale nie było tam żywej duszy. Udał się na strych. Kiedy zmęczony zaczął zasypiać, usłyszał, że ktoś wszedł do chaty. No, trochę podjadłam. Tyle ryb i soli. Szkoda tylko, że ten tragarz mi uciekł, ale jeszcze go dopadnę. Saburo znieruchomiał z przerażenia. Zorientował się, że trafił do chaty czarownicy diablicy, przed którą myślał, że udało mu się sprytnie ukryć. Upiekę sobie na deser mochi, rzekła czarownica, po czym nadziała pierożki mochi na patyki i wrzuciła do ognia, by się upiekły. Pójdę się napić wody. Chyba jednak odrobinę przesadziłam z tą solą. Po czym chwyciła wiadro i poszła po wodę. Saburo poczuł głód. Zobaczył, że tuż obok niego leży bambusowa tyczka. Chwycił ją, spuścił i nadział na nią pachnące upieczone pierożki mochi. Wciągnął tyczkę do góry i zjadł z apetytem. Potem kolejne i kolejne,
aż w końcu nic nie zostało. Po chwili do chaty wróciła czarownica diablica z wiadrem pełnym wody. Wow! Wrzasnęła zaskoczona, że nie ma ani jednego moczu w ogniu. Podrapała się po czuprynie i rzekła. Ha! Pewnie bóg ognia je zeżarł. Na zdrowie niech ci pójdzie, Boże ognia. Gdzie by się tu dziś przespać? W piecu czy na strychu? Słysząc to, Saburo złożył dłonie w trąbkę i zawył. W piecu! Na to czarownica diablica. Bóg ognia mówi w piecu. W takim razie posłucham go. Dzięki za podpowiedź, Boże ognia. Po czym wskoczyła do pieca. Po chwili Saburo usłyszał głośne chrapanie. Pomszczę mojego wołu, pomyślał i prędko zbiegł ze strychu. Przyturlał dwa olbrzymie kamienie i robiąc przy tym straszny hałas, zastawił nimi wejście do pieca. Czarownica diablica otworzyła jedno oko. A bóg ognia pewnie bawi się piorunami. Dobrej zabawy, Boże ognia, że też mu się chce. Wymamrotała przez sen, przekręciła się na drugi bok i zaczęła jeszcze mocniej chrapać. Wtedy Saburo rozpalił w piecu ogień. Jakoś mi gorąco! Jęknęła czarownica. Skóra mnie pali! Krzyknęła i zaczęła się szamotać, tarmosić, ale przez olbrzymie kamienie nie mogła się wydostać. Wiła się, krzyczała, prężyła, aż w końcu się spaliła. Kiedy Saburo następnego dnia zajrzał do pieca, czarownicy diablicy już tam nie było. Zobaczył tylko szkielet wielkiego pająka.